Cześć kochani, z tej strony Scarlett, witajcie na moim kanale, gdzie pogrywamy w The Sims 4 kanał Scarlett. Gdyby ktoś nie wiedział co kliknął, albo nie wiedział co subskrybuje, witam serdecznie, wyzwanie dziesięcioleci, czyli wydaje mi się ulubiona wasza aktualnie seria na moim kanale. Kochani, były święta, są święta, święta i po świętach, czyli tradycyjnie. W święta miałam troszeczkę gorzej, jeżeli chodzi o nagrywanie, w sensie takim, że chciałam czas spędzić z rodziną, a nagrywanie gameplayów wymaga ciszy, skupienia, zamknięcia się w pokoju i siedzenia z daleka od ludzi. No i proszenia też, żeby, wiecie, nie gadali za głośno, nie biegali, bo to wszystko się nagrywa, po prostu mikrofon wszystko zbiera. A wiecie, to by było chore, gdybym ja zeszła do mojej rodziny i kazała im się nie odzywać. Zresztą, wyobraźcie sobie, dlatego dużo łatwiej było mi nagrać na przykład dla was speedbuildy, siąść sobie też z wszystkimi w salonie, sobie wziąć komputer, coś tam porobić, ale coś tam pogadać, coś porobić, pogadać, wiecie. Po prostu siedzieć z rodziną w te święta, dlatego się pojawiały buildy. Co ja mam z tymi buildami? Jezu, budowy, Karolina, budowy, jesteś Polakiem. I dlatego tak było, nie było dziesięcioleci, ale dzisiaj siadam do dziesięcioleci, wybrałam wstępnie rodziny, ale o tym jeszcze wam dokładnie opowiem za chwilę. I czy ja coś jeszcze miałam wam tutaj do przekazania? No trochę te dziesięciolecia, wiecie, nie w 5, nie w 9, w trochę innym terminie, no ale powoli będziemy wracać do takiej normalnej rutyny nagrywania na moim kanale, więc spokojnie, wszystko wróci na prawidłowe tory. Co chciałabym powiedzieć? Ano, zmieniłam troszkę, jak widzicie, wygląd otoczenia, mamy nowy bar. Wprawdzie nie wiem, czy on będzie taki bardzo vintage, jak nazwa wskazuje, zobaczymy. Pewnie nie będzie do końca, no ale to też trudno tak dopasować. Chciałam zmienić, żeby było coś takiego ciekawszego. Mamy tutaj trzy domy, jak widzicie. Ten jeden klasyczny muszę jeszcze zmienić, ale zmienię go z galerii, tylko nie mogłam znaleźć jakiegoś takiego odpowiedniego dla mnie. No i dwa w innym stylu. Ale zanim wam pokażę, kto mieszka w tych domach, przejdę do galerii, żeby zaprezentować wam mniej więcej, których simów możecie się spodziewać w serii, których wybrałam z waszych maili. O, w ten sposób. Więc tutaj widzicie co i jak, nie wiem czy jakieś spoilery są, nie ma żadnych spoilerów, jest dosyć okej. To nazwisko to nawet nie patrzcie, to jest nowa seria, ale to nazwisko jest zupełnie inne tutaj też, więc no nic tutaj, to nie są ostateczne wersje Simów z nowej serii, więc to żaden spoiler dla was, a resztę rzeczy widzę chyba znacie z tej galerii. Zaczynamy. Nie będę czytać ników osób, które stworzyły te rodziny. Tutaj możecie sobie mniej więcej ich na podglądzie zobaczyć, ale nie wszystkich zobaczycie od razu, ponieważ wiecie, ja postanowiłam sobie zapisać w galerii grupy osób, które najbardziej mnie interesują i które będę chciała wrzucić do rozgrywki. I w sumie tyle. Ale na razie wybrałam trzy rodziny, które wprowadziłam. Trzy z tego wszystkiego. Oprócz tego jeszcze mam dwie rodziny, których nie wgrałam, bo one były spakowane. O ile dobrze pamiętam, jedna jest rodzinka mojej moderatorki Patrycji, Mrs. Bunny, pewnie kojarzycie. A druga rodzinka jest mojej wspierającej Sohut, więc i ja jeszcze będę mieć tutaj w rozgrywce. A reszta jest od moich tutaj widzów. Czyli mamy 2, 4... 6, 8, 10 rodzin wybranych, więc bardzo fajna jestem, bo miało być 3, a jest łącznie 12, no ale to trzeba być mną. Na razie to jest wstępnie w tym odcinku, powtarzam, więc jeszcze proszę nie wywalajcie tych rodzin z galerii, przynajmniej tych, które wybrałam. Na razie mamy tutaj rodzinę, której nazwiska nie skojarzę, bo to jest Scarlett dziesięciolecie jako główne. Potem mamy kolejną rodzinkę i tutaj kolejną rodzinkę Cambridge. Zacznę sobie od nich, bo tutaj muszę wam powiedzieć, że zmieniłam fryzurę naszemu Julianowi, dlatego że nie miałam tej fryzury z modów, aż stwierdziłam, że nie będę modów ściągać, bo nie chcę za bardzo. Jeżeli nie muszę, rodzina jest przepiękna, jest to bogata rodzina. W ogóle ktoś ma mega tutaj skilla z moich widzów, widzę, do tworzenia. Pozdrawiam bardzo serdecznie i dziękuję. I ogólnie dziękuję wam wszystkim za stworzenie rodzin, bo każda tak naprawdę nadawała się do tego wyzwania. Było to dla mnie naprawdę ciężkie, kiedy musiałam przeglądać i jest mi bardzo przykro, że nie mogłam wszystkich umieścić, ale sami rozumiecie, że to byłoby no, rzeczą wręcz trochę taką niemożliwą, żeby każdy się po prostu w rozgrywce pojawił. Ale nie martwcie się, bo to, że się nie pojawiacie teraz, na przykład wasze rodzinki, a je stworzyliście, nie znaczy, że się nie pojawicie później, bo ja was jeszcze będę prosić o rodziny, więc to nie jest jedyna rodzinka, jedyne rodzinki, które będziecie robić do wyzwania dziesięcioleci.
Także spokojnie, będą następne lata, następne. No i też musiałam troszkę tak jednak patrzeć na te ubrania i wiecie, no jak to jest. Zresztą, co ja się będę tłumaczyć. Było to cholernie ciężkie i Jezu, nie lubię, bo nie lubię wybierać między tym, co tworzycie. To muszę sukienkę zmienić, bo będzie się zbyt powielała, więc już sobie to zrobię teraz. Czy ja mam wgrane mody do 10-lecia, ale bym się śmiała, gdybym nie miała. Beka byłaby niezła. Myślę, że dam jej tę sukienkę. No i tutaj mamy kolejną rodzinkę, też wam wszystko pokażę. O, jaki genialny Sim jest! Kolejna. I kolejna. Ja głównie te rodziny przeglądałam tak naprawdę w mailach. I właśnie, tu jest sprawa, kochani, bo część rodzin niestety musiała... No, nie mogłam ich wziąć, dlatego że po jedno brakowało tagu, o który was prosiłam, a po drugie tagu w opisie. No, zaraz wam pokażę. Widzicie tutaj Scarlett 10-lecie, jak macie rodzinę. To tak mniej więcej to powinno wyglądać. A po drugie, na przykład miałam bardzo duże wątpliwości co do prawdziwości tego autora danych rzeczy też, więc niestety... Tutaj były różne takie weryfikacje. Teraz wchodzimy do tej najbardziej licznej rodzinki. Powiem wam, że był straszny problem też z tym, że było masę dziewczyn, po prostu same dziewczynki, wszędzie dziewczynki i rzadko kiedy ktoś tworzył chłopca. A mi bardzo zależało właśnie na chłopcu teraz, wbrew pozorom, więc tutaj też musiałam patrzeć na tych, co aktualnie wprowadzam, żeby jednak ci chłopcy się pojawiali, żeby moje dzieci miały z kim się bawić, a bardziej zależało mi właśnie na chłopczykach. Chociaż widzicie tutaj na przykład, nie, że... No jest rodzina, jest wielodzietna rodzina, bardzo mamy jednego brata i widzę cztery siostry. Jak się nazywacie? Belk. Dobra, to ja sobie zmienię tę nazwę rodziny na Belk. No i czy ja wszystko wam wyjaśniłam, co i jak miało być? Chyba wszystko. Jak wiecie, w ostatnim odcinku stał się dramat. Ja jeszcze nie pogrywałam od momentu, kiedy stał się ten dramat, więc jest jakby na etapie takim, na jakim rozgrywkę zakończyłam. Mamy tutaj nasz nagrobek Brittany. I ja bym chciała stworzyć cmentarz, żeby te nagrobki jakby nie były wszystkie na działce, a to z tego względu, że w sumie później nas będą duchy nawiedzać. Ale to nie jest jeszcze tak do końca pewne, czy ja to zrobię. Nie chcę tutaj wam nic spoilerować, kto rozsądny się domyśli, co też może się dziwnego tutaj jeszcze dziać w tej rozgrywce. Ja postawię tutaj naszej Brittany na razie jakąś świeczkę, żeby jej się paliła. A oprócz świeczki bardzo chciałabym, żeby tutaj coś z dekoracji jeszcze było, jakiś kwiat, cokolwiek takiego właśnie... dla naszej Brittany, żeby ładnie to wyglądało, jakieś kwiaty. O, mogą być te kwiaty też. Chociaż lepszy byłby taki położony, wiecie, taki dramatyczny. No jest przykro. Dzieci są, jest Stanley. Stanley jest załamany, ponieważ miłość jego życia nie żyje, jak widzicie. Jest tutaj smutny, bo jest wdowcem, no i w żałobie. Jeszcze chciałabym zobaczyć kilka spraw. Mianowicie Stanley jest już 23 dni do emerytury, więc musimy wejść do kasy, go postarzyć. Edward za 5 dni jest nastolatkiem. Clark jest nastolatkiem za 11 dni. A Abraham jest dzieckiem za dni 3. Więc wpisujemy sobie kod. Wiecie, nie będziemy z niego robić wiecznie młodego. A tutaj mam taki jeden skin z detali skóry, tylko tak, tak to jest ten. Właśnie nadający się do starości. I myślę, że to chyba będzie ten. Albo nie, ten jest delikatniejszy, więc na razie jeszcze ten delikatniejszy zostawimy. Jeżeli chodzi o zmarszczki. Jaki on jest gruby! Oh my god! Jakoś tak nie widać tej starości po nim. Może dam ten mocniejszy, żeby te zmarszczki jednak były większe? No. Powiedzmy, że coś ci widać, tych zmarszczek. No, powiedzmy. Mogłoby być...
mocniej to widoczne. No, potwierdzamy. Jak mi się dziwnie gra, już naprawdę tak dawno nie grałam. Zawsze wam chyba o tym mówię. Że jest ciężko mi się czasami wgrać po takiej przerwie, ale co się dla was nie robi, kochani. Stanley załamany, możesz tutaj rozpaczać? Nie, ale możesz się wypłakać. Wszyscy płaczą, dziecko płacze, a... O, Kosiarz sprząta. Starszy brat, Edzio, przyjdziesz tutaj. Obejmij czule braciszka, bo braciszek płacze. Chciałabym, żebyś się nim zajął. Abraham jest bardzo głodny, nakarm go, zanim zostanie zabrany. Chodź tutaj. Do Abrahamka. Nic się nie dzieje, Abrahamek. Twój starszy brat Edward na pewno o ciebie zadba. Wiem, że dzieci są bardzo nieumiejętne w tej części gry i one w ogóle są, wręcz powiedziałabym, brzydko, ale nie powiem. No, bardzo są ograniczone, jeżeli chodzi o możliwości, dlatego powiedzmy, że Abraham wyciąga teraz dla swojego braciszka jakieś jedzonko, bo jest on bardzo głodny. Więc idziesz tutaj, Abrahamku, sobie wziąć porcję. No i to samo będzie z Clarkiem. Clark też jest młodszy, więc Edward jakby przygotował im jedzonko, a sam idzie skorzystać z toalety. Natomiast ty idź tutaj jeszcze raz płakać i jeszcze raz płakać. No i pójdziesz spać. No w końcu żona ci umarła. Tylko, że jak ja mu tak będę robić, on będzie tu opadać. No dobrze, na razie niech zostanie. Dzięki, Kosiarz, za sprowadzenie dramatu w nasze życie. Chodź, młody. Jeszcze fajnie by było, żebyś tutaj gaworzył, rozmawiał. Niestety nie możesz nakarmić dziecka jako dziecko. O kurde, to 5 dni to jeszcze sporo. Stanley, no niestety. Karm z butelki. Bo nie chcę, żeby mi dziecko zabrali. Jest jakiś... Nie no, chyba jest jakiś mod, żeby dziecko mogło się bardziej ogarnąć w te klimaty i bardziej się angażować. Tutaj przyjdziesz. Edward, posprzątasz. A tak w skrócie wam powiem, że Stanley jest mocno załamany całą zaistniałą sytuacją i właściwie stracił wszelkie chęci do życia. No bo jednak jego miłość tutaj umarła, więc jest powiedzmy w takiej depresji, nie wie co ze sobą zrobić, nie wie jak ogarnie to wszystko, ma małe dzieci na utrzymaniu, a przecież wiecie, on jest mężczyzną jednak i... W tamtych czasach bardziej to kobiety się zajmowały dziećmi, a nie mężczyźni, więc tutaj jest z tym problem. Zmienisz pieluszkę. Do tego dochodzi ta sprawa, że jednak mimo wszystko jakby najmłodsza Zosia, bo ja będę pewnie na nią Zosia mówić, chociaż ona jest Sofia, to wiecie o tym, jakby Stanleyowi kojarzy się ze sprowadzeniem nieszczęścia do jego życia, więc on za bardzo tutaj się nie przejmuje nią. A tym bardziej się nie przejmuje swoimi tutaj dorastającymi dziećmi, czyli właśnie chociażby Edwardem zdobywaj przyjaciół, czy też Clarkiem, który też będzie tutaj zdobywać przyjaciół. Jeżeli chodzi o Abrahama, to Abraham też jest totalnie zostawiony sam sobie. Ojciec też o niego w ogóle nie dba i gdyby nie to, że najstarszy Edward wstał wcześniej, że on się zajął dziećmi, no to po prostu, no mogłoby być i gorzej, dużo gorzej. O, zesikałeś się i tak? Nie, źle patrzę, to ty. No i cóż, skoro jesteś niepilnowany, ojciec śpi i ma wywalone, to ty sobie będziesz tutaj chodzić, co to takiego? Baw się regałem. O, na tej zasadzie właśnie. Abraham osiągnął 3. poziom umiejętności korzystania z nosnika. No to jest dobre dla niego.
Chyba ojcu to wywalone. Sylwester rozpocznie się jutro. U nas też niedługo Sylwester. Macie plany fajne jakieś? Edward spotkał w szkole Sima o imieniu Noah. Co to takiego? Chodź, zobaczysz. No, ogień też będzie tutaj adekwatny. Nikt cię w końcu nie pilnuje. Wyobraźcie sobie ogólnie taką sytuację. Takie dziecko, nie wiem ile to może mieć, 3 lata, 2 lata. Szwęda się samo po domu bez opieki. Ekscytuj się. No, młody nie pamięta, nie, czy nie pamięta, on nie zrozumiał o co chodzi za bardzo, bo jest jeszcze dzieckiem, cały czas tęskni za mamą, mamy nie ma. Jest mimo wszystko smutny, choć będziemy płakać teraz, bo nie wiemy gdzie jest mamusia. Będziesz krążyć. Jesteś całkowicie sam. Możesz się rozebrać jeszcze do tego, żeby było bardziej dramatycznie. Jezus, Simu, w samej pieluszce. Znaczy powiedzmy, że to tytrowa, nie? A nie taka Pampers. No bo Pampersa w 1890 to raczej nie uświadczy, nie? O, mi zimno, jak na to patrzę, aż mam ciarki. Chodź jeszcze tutaj, płacz. Zdrzemnij się na ziemi, użyj pieluszki, rób bałagan, rozbierz się. Idziemy w poszukiwaniu mamusi, kochani. Czemu ja tu mam barierki niezmienione? Tutaj dziecko płacze. To tylko nakarmisz z butelki i tyle. Bo jednak karmić trzeba, nie? Ty nie będę aż takiego dramatu robić. Tutaj coś ugotuj. Nie wiem, tosty z serem na przyjęcie. My wracamy do małego. I chodź małe. Idziemy szukać mamy. Na przykład, podejdź tu. No i gdzie ta mamusia? Ojciec to lecie. Idzie sobie, żre sobie, nie patrzy co się dzieje. Gdzie mu Abraham uciekł? Jezu, to straszne. Stanę już zjadł. Nie, nie zmywaj. Co ty będziesz zmywać? Odłożysz to. O, trochę pogadać z dzieckiem chyba musi, żeby ci go opieka społeczna nie zabrała. No i pójdziesz skorzystać. I pójdziesz spać. A co u młodego Abrahama? No, jak widzicie, Abraham żyje własnym życiem. Na środku otoczenia. Nago bawi się w śniegu, nie jest ubrany. Temperatura, jak widzicie, tutaj jest zimno, częściowe zachmurzenie. Wprawdzie to już końcówka zimy, ale jest pełno śniegu, więc można sobie tylko wyobrazić, co też się tutaj dzieje. Abraham jest bardzo wyczerpany, wycieńczony poszukiwaniem mamy i po prostu wyziębiony, więc z tego wszystkiego bardzo mu było zimno, położył się na ziemi, żeby no chociaż troszeczkę się ogrzał. Nie wie gdzie jest, zgubił się, nie wie gdzie jest domek, nie wie gdzie jest tatuś, nie wie gdzie są bracia. Edward i Clark szukają swojego młodszego braciszka, nigdzie go nie widzą. Edward, chodź tutaj, zobaczysz, że twoja siostrzyczka jest totalnie zaniedbana, pogaworz z nią, porozmawiaj i chodź tutaj, nakrzycz na ojca i zapytaj go, gdzie jest twój brat? Wykrzyczy zakazane słowa Simowi o imieniu Stanley. Wyzywaj go. Że jak może nie wiedzieć, gdzie jest Abraham?
podłe. Skrzycz go. Nakaż mu zająć się siostrzyczką, zmienić jej pieluchę. Chodź tutaj, Stanley. Zmień tę brudną pieluchę, skoro syn na ciebie nakrzyczał. On, ty masz depresję w ogóle, więc wiesz, taki bezemocjonalny musisz być. To się dziwnie tak gra, ale dobra. A Edward, chodź szukać. Dogadaj się razem z Clarkiem. Poproś o radę, co masz robić. Ale wszystko jest na twojej głowie, niestety, młody. I dogadaliście się w ten sposób, że Clark, będziesz tutaj sprzątać, to wyrzucisz, to odłożysz, tutaj sprzątniesz, tak ogólnie, żeby tu wyczyścić. Natomiast Edward, idziesz tutaj przed dom i szukaj swojego brata. Podejdź. Czy co, ja wyłączę te telefony? Czekajcie, gdzie to? O, tu. Żeby nie dzwoniły. Zmień sobie strój na zimowy. I chodź tutaj, podejdź. Masz, jaki smutny. Nie dość, że mama umarła, brat zaginął, to ojciec jest nieogarnięty i nie potrafi się dziećmi zająć. A ty idź spać. No bo co? Co cię to obchodzi? Świat nie ma przecież sensu. Chodź tutaj, podejdziesz go uratować, wyprowadź rodzinę z galerii. Obejmij go czule, że go znalazłeś. Jest twój braciszek, twój kochany braciszek. Całe szczęście, że nic mu się nie stało, że nie ucierpiał. Super. No i razem wrócicie do domu. Dzieci już są w domu, wyziębnięte. Clark, proszę cię, weźmiesz resztki, bo wszyscy są głodni. Ty jeszcze raz obejmij tutaj czule Abrahama. Będzie trzeba tutaj... O, widzę, że ty musisz skorzystać z toalety, więc chodź, skorzystaj. Siostra też tutaj płacze. W ogóle jeden wielki dramat. Chodź, otwieramy lodówkę. To weź resztki, to ja zapomniałam, że on tylko jedną rzecz daje. Zjedzcie sobie te tosty, które ojciec przygotował. No i nie ukrywajmy, że tutaj będzie im teraz bardzo ciężko, o czym może jeszcze Clark nie do końca sobie zdaje sprawy, bo jest młodszy. Abraham to w ogóle sobie nie zdaje sprawy. Natomiast Edward już wie, że no czeka go tutaj jeden wielki problem. Zaczął się kolejny dzień dla Stanleya bardzo, bardzo wcześnie, bo już o godzinie 3:50 tego nieznośnego malucha, który ciągle wrzeszczy, nakarmił na szybko, przewinął, żeby się po prostu uciszył, a sam poszedł sobie zjeść ciasto czekoladowe, które jeszcze robiła na święta Brittany. Natomiast sam pójdzie jeszcze sobie tutaj skorzystać, pójdzie sobie wykąpać się i standardowo, jak żeby inaczej, będzie opłakiwał sobie Brittany, mając wywalone na cały świat. Natomiast już powoli będą wstawać też dzieciaki. Dzieciaki oczywiście z rana, jak zawsze, są głodne, nie mają za bardzo co zjeść, bo nikt nie przygotował im jedzenia. Na stole zostały tylko i wyłącznie stare tosty z serem. No i niestety, z racji tego, że są głodni, będą musieli je zjeść, no bo inaczej będzie im w brzuchach burczeć. Chodźcie, stare jedzenie zjeść. A nasz główny bohater odda się swoim przyjemnościom w wychodku. Biedni. Szkoda mi ich. Mam wyrzuty sumienia, że ich do tego zmuszam. I gdyby Brittany wiedziała, co tu się dzieje z jej dziećmi. Stare śmieciowe żarcie jedzą.
Ty możesz sobie popłakać jeszcze. I może zmienimy ci strój. Powiedzmy, że cię bracia już ubrali. Garderoba, zmień strój. O, chodź. I chodź sobie skorzystać, bo już potrafisz. To chociaż tyle, że on potrafi skorzystać, a nie, że trzeba się nim zająć. Jest im niedobrze, mają mdłości. Zresztą sami wiecie. Wycieńczeni. Po zjedzeniu nieświeżych i starych tostów po prostu Edward stwierdził, że ma dość, że w ogóle co to ma być. Tutaj to sprzątniesz, to no cóż, odłożymy, bo być może nie będziecie mieli co jeść. Więc wiesz, lepiej to wszystko... O nie, nie możesz tego schować, to musi zostać tu. O, jeszcze lepiej. To jeszcze lepiej. Powinien się czymś zająć. Rozrywki też potrzebujesz, jesteś w końcu dzieckiem, pobawisz się zabawką jakąś. Właściwie ty też chodź się pobawić. Clark, cześć Sylwester. Nowy rok zaczyna się dla was naprawdę źle. Też sobie poukładaj. Muszę im zabawę tutaj trochę podbić. Zresztą czekamy też do jakiejś odpowiedniejszej pory, bo ogólnie Edward wpadł na fajny pomysł, stwierdził, że z racji tego, że w domu ono zwyczajnie siedzieć się nie da, ojciec się zachowuje dziwnie, z automatu zajmuje się Sofią, no bo ciągle mu przeszkadza w spaniu, nie ma co z nią zrobić, w ogóle nie chce mu się nic, natomiast na nich w ogóle nie patrzy, jest załamany. No to Edward wymyślił, że przecież poznali kolegów i koleżanki, znają swoich sąsiadów, więc będą mogli ich odwiedzić w ich domach i po prostu spędzić jakoś fajnie czas, chociażby z Noa albo z kimkolwiek tutaj innym. Dzieci tylko czekają na jakąś bardziej odpowiedniejszą porę, no bo wiadomo, że aż tak z samego rana nie chcą przychodzić, no bo by to mogło wydawać się dziwne. Pamiętajcie, że w tamtych czasach opieki społecznej nie było i jak mogę tylko zaznaczyć, ja się tym dzieckiem małym zajmuję tylko dlatego, żeby nam opieka społeczna go nie zabrała, bo wiecie, że dzieci same z siebie się nie mogą zająć nim. To taki wtrąd odnośnie całego gameplaya. Niestety Edward no, musiałby być nastolatkiem, żeby móc tutaj się swoją siostrzyczką jakoś bardziej zająć, a niestety tym nastolatkiem nie jest, więc każe to robić Stanleyowi, a normalnie to Edward by się zajmował mamą, no bo Stanley jest oczywiście zajęty. Opłakuj. O, małe dzieci nie mogą podróżować bez opieki nastolatka bądź seniora, no to sorry. Nie mogą, czyli te głupie ograniczenia w The Sims, że dziecko po prostu nie może nic, nie może się nikim zaopiekować, a wydaje mi się, że już takim toddlerem, takie dziecko szkolne w takim wieku spokojnie tyle mogłoby się zająć. Chociaż nie wiem, czy ja bym w realu puściła tak dziecko, ale wiecie, to jest tylko gra. O, więc jesteśmy. O kurde, ten dom jest źle obrócony, przepraszam. Oj, będę musiała go jeszcze obrócić sobie później. No nic, zajmiemy się tym. Chodźcie, przywitajcie się z Melanie. Przyjazne powitanie. Z Anastasią. Przyjazne powitanie. No i z Noa. Poproś o radę. To tutaj też przyjazne powitanie. Przyjazne powitanie. I przyjazne powitanie. I zapukaj do drzwi. Wiadomo, że dzieci się chcą ukryć w jakimś fajnym, ciepłym pomieszczeniu. I zrobimy sobie działania. Utwórz grupę. I dodamy sobie jeszcze do niej Noa. Okej. Czy są tu jakieś zabawki w tym domu? Nie ma nic! O Jezu! Ale lipnie. No to ja ich przebrałam, ale... Oj, sorry. Ale chyba będę musiała ich znowu ogarnąć, żeby oni tutaj, nie wiem, bawili się w śniegu razem, żeby ta zabawa im skoczyła. O Jezu, to ja ich niepotrzebnie przebierałam. Nie wiem, może... Zrób wspólnie aniołka ze śniegu, baw się w śniegu razem, lep bałwana razem. Urządź bitwę na śnieżki i urządzicie sobie
w trójkę Bitwę na Śnieżki. No nic, no będę ich musiała niestety z powrotem przebrać. Jakie to jest denerwujące. Wiem, że jest mod na to. No ale ten MC Comment Center mi wystarczy, bo to w sumie... na jedno wychodzi. Ładnie się w tym śniegu bawię, ładnie. Tylko szkoda, że te animacje są takie sztywne, wiecie, że oni nie są tacy bardzo dynamiczni w tej bitwie, tylko tak podchodzą, tu podchodzą, tam podchodzą, ale wydaje mi się, że pewnie inaczej się za bardzo tego zrobić nie dało. Mimo wszystko widzę, że macie podobną stylówkę. I to nawet bardzo. Kurtki mają te same z Edwardem i chyba mają ten sam ubiór z Edwardem. Także... no, klimatycznie, tylko Edward ma inną czapeczkę. I chyba inne buty. No, inne buty ma Edward, bo nie ma na sznurówki, tylko ma takie wkładane. A dzisiaj temperatura ogólnie jest zimno i pochmurno. Ale będę powoli chyba kończyć ten odcinek. Może być troszkę krótszy dzisiaj, za co przepraszam, jeżeli tak będzie. Ale niestety muszę już kończyć. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie. Widzimy się w przyszłym odcinku, a w przyszłym odcinku będą kolejne zmiany. Nawet wydaje mi się bardzo duże zmiany, więc zachęcam do oglądania. Mam sporo do pogrania prywatnie, więc będę się tym zajmować. Wam życzę wszystkiego dobrego, standardowo trzymajcie się cieplutko. I cóż więcej, Instagram, Facebook dla Was w opisie. Oczywiście zapraszam Was też na mój drugi kanał, kanał gamingowy. Jeszcze raz przepraszam, jeżeli dzisiejsze nagranie będzie jakieś takie trochę nieogarnięte, ale też spam 4 godziny. Nie, różne rzeczy się podziały. Znaczy nie złe, tylko takie trochę śmieszne, więc dlatego jest to tak, a nie inaczej. O Jezus Maria. Dramat to będzie. Będę mieć tyle wycinania, że już to widzę. Kurde. No, trzymajcie się cieplutko. Co złego, to nie ja.